Witaj! W dzisiejszym wideo chcę się z Tobą podzielić takim tematem, który ze mną ostatnio bardzo rezonuje. Właściwie to zawsze ze mną rezonował, natomiast on gdzieś tam ostatnio się zmaterializował i chcę dzisiaj porozmawiać właśnie o takim zjawisku, jakim jest empatia. A mianowicie empata. Empata jest takim kimś, takim człowiekiem, który ma całe spektrum emocji i bardzo, bardzo czuje innych ludzi i bardzo czuje inne sytuacje i jest w stanie rozpoznać bardzo szybko, bez większego wysiłku, czy na przykład inni ludzie kłamią, czy na przykład inni ludzie mówią prawdę i tego typu rzeczy. A zatem, skąd się bierze empatia? Według mnie ona jest z dzieciństwa. Według mnie ona się pojawia wtedy, kiedy wzrastamy. Wtedy, kiedy na przykład, tak jak było to w moim przypadku, wtedy, kiedy mamy dzieciństwo, w którym musimy się stunować, zharmonizować z otoczeniem. Najczęściej z rodzicem albo z którymś z rodziców, ale nie tylko, również z otoczeniem. Co mam tutaj na myśli? W moim przypadku to był mój narcystyczny ojczym, którego emocje, humory i różne inne sytuacje musiałem nauczyć się rozpoznawać jako dziecko po to, żeby przetrwać, zwyczajnie po to, żeby przetrwać. I kiedy byłem mały, kiedy byłem nastolatkiem, cały ten schemat musiał przechodzić przeze mnie właśnie po to, żeby sobie poradzić w tej sytuacji. A przypominam Ci, dla tych, którzy nie wiedzą, ci, którzy są na tym kanale już od jakiegoś czasu wiedzą, że mój ojczym był narcystyczny, że był przemocowy, że stosował wobec mnie przemoc emocjonalną, psychiczną, fizyczną. Wielu rzeczy nie mogłem robić, do wielu rzeczy zostałem zmuszany. Oczywiście zawdzięczam mu wiele również dobrych rzeczy, natomiast mówię dzisiaj o tym, jak i skąd wzięła się empatia na moim przykładzie. Ale również, nie tylko to, również otoczenie będzie miało bardzo duży wpływ na to, jak to działa. I na przykład w moim dzieciństwie było coś takiego, że ja wyrastałem w dzielnicy, w dużym mieście, w Łodzi. Wyrastałem w dzielnicy, w której były trudne warunki naokoło mnie. Co prawda w domu miałem sytuację bardzo stabilną, kochających rodziców, ojczyma, którego jak opisałem wcześniej, był narcystyczny, natomiast dodatkowo do tego wszystkiego dochodzą jeszcze właśnie te zdolności, ja to dzisiaj nazywam zdolnościami, dlatego że one wykształciły we mnie bardzo dużo pozytywnych rzeczy. A mianowicie było to otoczenie w Łodzi w samym centrum, przy ulicy Wschodniej i Włókienniczej. To jest właśnie ten rejon, w którym prawdopodobnie bardziej Ci będzie znane z tego, jak Bogusław Linda powiedział, że Łódź to jest miasto Meneli. No to właśnie tam mówimy o tym otoczeniu. Kiedy ostatnio odwiedzałem moje rodzinne strony, okazuje się, że sytuacja już się zmienia, że to wszystko się zmienia. Natomiast jeśli ktoś jest z tej enklawy, to pozdrawiam serdecznie, doskonale wiesz, o czym mówię i doskonale wiesz, jak to otoczenie wpływało na nas wszystkich. Tylko dla Twojej informacji powiem, że było to bardzo trudne, bardzo kryminalistyczne, patologiczna dzielnica, w której mnóstwo moich kolegów z klasy, mnóstwo znajomych właściwie było puszczonych sobie samopasem. Przestępstwa od wczesnego wieku, nadużycia alkoholu, nadużycia innego rodzaju, kradzieże i tak dalej, i tak dalej. Wszystko, co najgorsze, to można sobie wyrazić. I nawet dzisiaj, kiedy już jako dorosły człowiek znam trochę świat i byłem w wielu miejscach na tej planecie, to jednak czegoś takiego nigdzie nie spotkałem jak tam. Także to też na pewno miało ogromny wpływ na to, jak bardzo nauczyłem się rozpoznawać to, jakie są emocje, jakie są intencje innych ludzi. I w sytuacjach, w których czuję bardzo
Empatów również się nazywa osobami wysoko wrażliwymi i one się charakteryzują tym, że mają bardzo wysoką intuicję. Charakteryzują się tym, że przychodzą do nich inni ludzie, czy też piszą, odzywają się, chcąc się podzielić z problemami swoimi, dlatego że wiedzą o tym, że będą zrozumieni. To są również tacy ludzie, którzy potrafią bardzo dobrze rozpoznawać intencje innych osób, intencje otoczenia, środowisko, w którym się znajdują. Na moim przykładzie to jest tak, że często tak jest, że w jakimś otoczeniu ludzi, na przykład w klubach nocnych albo na meetingach, właściwie natychmiast, bez powiedzenia jednego słowa, bez nawet wymiany wzrokowej, już wibracje i intencje innych ludzi udaje mi się poczuć. I teraz wiem o tym, że wiele osób oglądających ten kanał również ma takie zdolności. Wiem o tym, że ty prawdopodobnie, jeśli tutaj jesteś i oglądasz ten filmik, to również możesz się zidentyfikować z takimi zdolnościami. I one są rzeczywiście, one są takimi superpower. Natomiast problemem ludzi empatycznych jest to, że oni bardzo mocno czują emocje innych ludzi. I wówczas mają ten problem, że nie potrafią zidentyfikować, czy te emocje są ich własne, czy też to są emocje innych osób. Oraz również nie potrafią trzymać tej swojej ramy, w której to ramie te emocje zostają zatrzymane i ich energia zostaje zatrzymana. A zatem na pewno na tym wektorze, gdzie po jednej stronie będzie empata, a po drugiej stronie będzie narcyz, to na pewno na tym wektorze znajduje się coś takiego i różnica pomiędzy nimi będzie taka i tego, czego oni mogą się od siebie nawzajem nauczyć, to będzie to, że empata od narcyza, a narcyz jest zupełnym przeciwieństwem empaty, to znaczy narcyz ma ten wektor skierowany na siebie, kiedy empata ma, jest na przykład typem zadowalacza, jest na przykład typem kogoś, kto chce zadowalać innych ludzi, robi wszystko, żeby inni ludzie byli zadowoleni, dlatego że jeśli inni są zadowoleni, wtedy sam czuje się dobrze. Dobra wiadomość jest taka, że można poprzez swego rodzaju trening, poprzez medytację, poprzez bycie w sobie i ze sobą, można to zrównoważyć w przypadku empaty. Nie do końca jestem pewien, czy jest to możliwe w przypadku narcyza, ale wierząc w ludzi, wierzę, że tak może być. Zatem empata daje swoją energię innym ludziom, oddaje siebie innym ludziom po to, żeby inni czuli się dobrze, po to, żeby energia naokoło nich była pozytywna, żeby wszyscy byli zadowoleni i również ocenia świat w taki sposób, że liczy na to i wierzy w to, że kiedy da wystarczająco dużo miłości, to wówczas inne osoby tej miłości z powrotem nie tylko do niego czy do niej dadzą, natomiast również do świata. Natomiast tak się nie dzieje. I teraz, czego może się empata nauczyć od narcyza? A narcyz jest osobą zupełnie odwrotną, czyli narcyz ma ten wektor skierowany na siebie, w swoją stronę, do siebie. A zatem będzie robić wszystko, narcyz, po to, żeby zaspokoić swoje własne potrzeby, po to, żeby jego potrzeby były wypełnione i żeby zostały zaspokojone w różny sposób, często bardzo wymyślny, często bardzo wyszukany, często w bardzo niezauważalny sposób. Tak manipuluje innymi, żeby te swoje potrzeby zaspokoić. I teraz, jeśli jesteś osobą empatyczną i identyfikujesz się z tym, to czego można się nauczyć od narcyza, to właśnie tego, że wtedy, kiedy narcyz potrafi zachować swoją energię dla siebie oraz uzyskać energię od innych, a najczęściej to jest przeznaczeniem narcyza, uzyskać energię od innych po to, żeby
egzystować, żeby czuć swoje istnienie, bo nie czuje narcyz samego siebie. O ile empata czuje bardzo siebie i wie o tym, że ma tego w sobie dużo i chce dawać na zewnątrz, to osoba empatyczna może tego się właśnie nauczyć, żeby nauczyć się tego, że energię nie tylko się daje, ale również zatrzymuje wokół siebie, zatrzymuje się w tej ramie, zatrzymuje się w tym pojemniku, można to nazwać, swojej energii, jednocześnie nie dopuszczając do mieszania energii innych, o ile to nie jest zrobione świadomie, w pełni zrozumiane, wyważone i odbywa się to na zasadzie wymiany. I często tak właśnie jest, że osoby empatyczne popełniają ten błąd, że o ile na przykład na początku jakiejś tam relacji dostaną jakiś sygnał, że ktoś tej energii odrobinę daje, odrobinę zaznaczam, gdzie dla osoby empatycznej nawet odrobina to już jest bardzo duża wartość, dlatego że czuje się wtedy spełniony, czuje się wtedy, że spotkał kogoś podobnego do siebie, no bo on tej energii daje bardzo dużo, a jeśli ktoś da z powrotem odrobinę, wtedy już buduje sobie zaufanie i na tej podstawie daje tej energii coraz więcej i później na zasadzie różnych manipulacji narcyz czerpie z tego energię. Prawdopodobnie wiesz, o czym mówię. I właśnie czego można się nauczyć od narcyza, to tego, żeby zatrzymywać tę energię w sobie, bo narcyz robi to cały czas, nie tylko zatrzymuje, ale czerpie ją za pomocą różnych technik manipulacji z zewnątrz, ze świata z zewnątrz i w ten sposób wypełnia swoje istnienie, które jak gdyby przez niego przelatuje i potrzebuje tego przez cały czas. Dzisiaj miałem bardzo ciekawą rozmowę na ten temat, mianowicie to, że na przykład dla osób empatycznych wystarczy, że jakieś zdarzenie, które podnosi wibracje, zdarzy się raz, dwa czy trzy, ich ciało, ich istnienie to już zapamięta i już więcej nie muszą tego powtarzać. Czyli na przykład niech to będzie jakiegoś rodzaju wydarzenie, które osoba narcystyczna będzie musiała powtarzać. Cokolwiek to jest, czy to jest cokolwiek, co podnosi wibracje osobie empatycznej, wystarczy to zrobić kilka razy, zapamięta to i jest w stanie sobie w dowolnym momencie to odtworzyć na pewnym poziomie wibracyjnym. Natomiast osoby narcystyczne muszą to powtarzać cały czas, muszą dążyć do tego, żeby tego z zewnątrz, cokolwiek, jakiekolwiek mają zainteresowania w życiu, żeby tego dostawać dużo z zewnątrz, dlatego że ich wewnętrzny pojemnik przecieka. I teraz tak, jeśli mówię o tym, że można się nauczyć od narcyzów tego, że musimy trzymać to w swoim pojemniku, w swoich ramach, to oznacza właśnie tylko to. Nie chodzi o to, żebyśmy uczyli się brać energię od innych ludzi. Nie, to przychodzi samoczynnie. Jeśli to jest konieczne, jest to potrzebne. Natomiast u osób empatycznych to wygląda w ten sposób, że w ich naturze nie leży to, żeby czerpać energię z innych ludzi. Oczywiście cieszą się z tego, jak inni ludzie są szczęśliwi, ale zupełnie inny jest ten mechanizm. Narcyzi cieszą się z tego, jak innym osobom się nie wiedzie. Dla nich energia taka, że inne osoby upadają, że inne osoby przeżywają porażki i jeśli to jest wywołane na przykład przez nich, to dla nich jest to sygnał, że są tak wartościowi, że właśnie taki wpływ mają na istnienie drugiej osoby, na przykład. Natomiast czego narcyzi mogliby się nauczyć od osób empatycznych w drugą stronę, po drugiej stronie tego wektora, czyli z jednej strony narcyz, a z drugiej empata, to jest to, że żeby nauczyć się tego, że energia mogłaby zostać w nas, a nie musi przez cały czas być dostarczana z zewnątrz. Czyli może zostać w nas, może zostać brana z różnych źródeł. Na przykład osoby empatyczne bardzo lubią przebywać na łonie natury. Osoby empatyczne nie będą się dobrze często czuły w zahałasowanym środowisku miejskim, gdzie jest dużo rozproszenia, gdzie jest dużo
różnego rodzaju hałasu, różnego rodzaju wymieszania energii i tak dalej, i tak dalej. Tak to mniej więcej działa. Czego narcyzi? No, narcyzi na pewno mogliby się dużo nauczyć, natomiast taką jedyną rzeczą, która przychodzi mi do głowy w tej chwili, taka, która mogłaby pomóc właściwie całemu kolektywowi i całemu światu, to jest to, żeby nauczyć się tego, że ta energia zostaje, że ona zostaje w nas i nie trzeba jej cały czas dostarczać z zewnątrz za pomocą manipulacji, tylko można sobie na przykład pójść na spacer, można cieszyć się z tego, że rośliny rosną, z tego, że świeci słońce. Na przykład dla mnie słońce jest takim bardzo, bardzo dużym źródłem energii, ogromnym. Słońce jest męską energią również i ja czuję, że słońce ze mną tak bardzo mocno rezonuje. Z kolei Ziemia jest energią kobiecą, żeńską, również to ze mną rezonuje, natomiast ja wiem o tym, że dosyć mocno stoję na nogach i tutaj jestem w harmonii z Ziemią. Natomiast jeśli chodzi o Słońce, no to czym więcej, tym lepiej. Ja tak to czuję. Czym więcej, tym lepiej dla mnie. Dla mnie to jest wspaniała sprawa. Czuć to, kiedy nie ma chmur, czuć to, kiedy to Słońce jest. Co jeszcze takiego odróżnia te dwa typy? Co jeszcze takiego? No to tak jak wspomniałem, przebywanie w naturze, przebywanie z ludźmi, którzy są przyjaźni, nawiązywanie głębokich relacji, nie powierzchownych, nie small talk, bycie w otoczeniu, w którym nie ma toksycznych ludzi, toksycznych związków, toksycznych zachowań. Myślę, że to jest to, co wysokowrażliwi oraz empatyczni ludzie bardzo lubią i w czym czują się doskonale. I teraz tak, co można z tym zrobić? Co można z tym zrobić? I na pewno osoby empatyczne, i prawdopodobnie ty również taką osobą jesteś, co można z tym zrobić? A mianowicie ja robię sobie takie ćwiczenia, że czuję separację. I robię je sobie codziennie, robię je sobie w różnych sytuacjach. I tutaj jeszcze chciałem nadmienić to, że jeśli chodzi o relacje na przykład w pracy, to przez lata udało mi się już opracować cały mechanizm zachowań, gdzie jestem odporny na te toksyczne zachowania. Ja je czuję, ja je rozpoznaję. One są dla mnie często zabawne, bo wiele razy ludziom, i pewnie też się identyfikujesz z tym, wiele razy ludziom się wydaje, że tego nie widać, że tego nie słychać, że tego nie czuć. Kontynuują te manipulacje, zagłębiając się jeszcze więcej, jeszcze dalej i tak dalej. I wiem o tym, to już dzisiaj wiem o tym na pewno, że wielu osobom, szczególnie na przykład, jeśli to chodzi o mnie, moim zwierzchnikom, będzie to bardzo przeszkadzało właśnie to, że ja tak szybko rozszyfrowuję to i nie ukrywam tego, bo ja tego nigdy nie ukrywam i dosłownie daję znać albo mówię, to jest nieprawda, to jest kłamstwo, to jest oszustwo, tu jest manipulacja, tu jest toksycznie i tak dalej, i tak dalej. No więc no, zwierzchnikom to się nie podoba i często kończę w pracy w kłopotach i w konfliktach, natomiast no, taka już jest moja natura. Nauczyłem się, pracuję w korporacji, czy w różnych korporacjach przez już kilkadziesiąt lat właściwie, więc już nauczyłem się w tym środowisku poruszać, jednocześnie zachowując w tym wszystkim twarz i mogąc sobie spojrzeć w lustro, nie raniąc innych ludzi na tyle, na ile mam świadomość i nie robiąc rzeczy nieetycznych, nie robiąc rzeczy, które są niezgodne ze mną, niezgodne z kolektywem, niezgodne z tym, że ktoś ma ucierpieć tylko po to, żeby na przykład moje własne zachcianki, ego zostało wypełnione. Zupełnie nie o to chodzi. Zatem osoby empatyczne właśnie coś takiego mają i kiedy mówię o tej separacji, prawdopodobnie powiesz, ale Mariusz, to jak to? Mam czuć separację? Jak mam czuć separację? O co chodzi? Ja czuję się jednym ze wszechświatem, ja czuję się jednym z innymi ludźmi i teraz jak mam czuć separację? Tak, to wspaniale, czuj się jednym, to jednią, jakkolwiek to nazwiesz, to jest wspaniałe, tylko ten świat jest pełen predatorów, jest pełen toksycznych ludzi, toksycznych zachowań, w których trzeba po prostu nauczyć się poruszać. I teraz,
kiedy pozostajesz we własnej ramie i tak jak wspomniałem, mnie się na przykład to świetnie udało, jeśli chodzi o pole zawodowe, tak uważam, że w związku z tym, że mam te supermoce, że jestem w stanie rozpoznać emocje innych ludzi, że jestem w stanie rozpoznać kłamstwo, intencje, nawet często bez słów innych osób, plus do tego potrafię zachować tą separację moją, czyli nie brać do siebie emocji innych ludzi i umieć to odseparować, to stąd też czuję, że i wiem o tym, że na tym polu zawodowym te sukcesy jak gdyby przychodzą samoczynnie, masterując te zdolności. Natomiast jeśli chodzi o związki romantyczne oraz przyjaźnie, w których ja się czuję bezpiecznie, to już inaczej trochę to jest, dlatego że kiedy uzyskam zachowanie, kiedy dostanę znak, taki właśnie, o którym wspomniałem wcześniej, że ktoś mi daje tej energii z powrotem trochę, że ktoś mi daje, że następuje ta wymiana, natychmiast we mnie się buduje zaufanie i na tej podstawie otwieram moje ramy i wymieniam tę energię manipulacyjną często, stąd też różne niepotrzebne, dziwne i trudne sytuacje na tym polu właśnie. A zatem co można z tym zrobić? No i właśnie w ciągu ostatnich kilku tygodni odkryłem pewne metody, które świetnie się sprawdzają, które na mnie świetnie działają i z którymi chcę się z Tobą podzielić, a mianowicie jest to właśnie separacja. Jest to ćwiczenie siebie w tym, żeby nauczyć się odseparować siebie od świata zewnętrznego. I teraz, mając te wszystkie zdolności empatyczne, czyli umiejąc te wszystkie, nazwijmy to superpower, mając te wszystkie zdolności, to jeśli jeszcze uda się nauczyć robić tę separację, czyli nie brać innych do siebie oraz nie dawać siebie innym w tym zakresie energetycznym, wtedy uważam, że następuje właśnie coś takiego, co można nazwać taką pełnią, taką jednią. Bo z jednej strony jestem w stanie rozpoznać, jakie są intencje zachowania, jakie są potrzeby innych, nie reagując na to, zostając w swojej energii, nie przyjmując tego, że ta energia jest moja, tylko jest czyjaś, ona zostaje przy tym kimś albo przy danej sytuacji, bo to może być grupa ludzi. I nie dalej jak przedwczoraj właśnie miałem taką dosyć trudną rozmowę, bo to była dosyć trudna rozmowa, w której brałem udział i właśnie zostałem w tej swojej energii, gdzie próbowano mnie atakować z różnych stron, tak właśnie próbując się dostać do mnie i próbując wymieszać pewne toksyczne zachowania, stwierdzenia i tak dalej. To było na polu zawodowym. I byłem do niej świetnie przygotowany, ale nie na takiej zasadzie. Byłem przygotowany, że miałem w głowie zrobione, bo wiem o tym, że empatyczne osoby tak właśnie mają, że miałem w głowie przygotowany każdy scenariusz. Nie. Natomiast co miałem, to miałem zrobiony swój własny, tak jak zwykle w takich sytuacjach, swój własny rdzeń tego, jak ta rozmowa ma wyglądać i co ja z tej rozmowy chcę dla siebie. Jaki dla mnie ma być wynik tej rozmowy. I jakakolwiek manipulacja oraz próba przekroczenia oraz próby negocjacji ze mną, wykraczające poza właśnie tę granicę, i tutaj jest jeszcze jedna rzecz, właśnie osoby empatyczne mają te granice słabo ustawione, dlatego że z powyżej podanych powodów mieszają te energie, powodują to, że te energie się mieszają z innymi, to właśnie z tego powodu należy również dbać o te granice. Więc te granice miałem ustawione świetnie, wynik tej rozmowy był doskonały, nawet się nie spodziewałem, że tak będzie. Druga strona popełniła mnóstwo błędów, okazała się nieprzygotowana do rozmowy i tak dalej, później trzeba było ją jeszcze powtórzyć i tak dalej. Ja myślę, że jeszcze na ten temat będę rozmawiał, bo to dosyć było ważne wydarzenie w moim życiu. Natomiast no, na tę chwilę właśnie chcę powiedzieć na tym przykładzie, że chodzi o to, żeby wytworzyć separację. Żeby wytworzyć separację pomiędzy światem zewnętrznym, czyli teraz jak patrzę na przykład tutaj na wydmy, patrzę na morze, na słońce i czuję siebie w kamerę, na statyw,
to czuję separację, czyli ja jestem w swojej energii, a reszta świata jest w swojej. Mam prawo tu być, mam prawo do tego, żeby zostać ze swoimi przekonaniami, że moje przekonania są w harmonii z tym wszystkim, co jest naokoło, że to wcale nie znaczy, że mam się poddawać na przykład temu, co jest naokoło mnie, natomiast, że na tyle ufam sobie, bo po tej pracy, którą wykonałem w ciągu ostatnich miesięcy i lat również, na tyle ufam sobie, że wiem o tym, że całe moje istnienie jest na tyle w harmonii ze światem zewnętrznym, że jest bezpiecznie i nie trzeba tutaj negocjować, nie trzeba tutaj o nic walczyć, że należy pozwolić po prostu, żeby rzeczy się działy swoim biegiem. I wtedy, kiedy ktoś na przykład z zewnątrz tutaj spróbowałby, nie wiem, na przykład naruszyć tę przestrzeń, w której jesteśmy tutaj razem. Jesteś ty ze mną tutaj i ja jestem. To wtedy wiem o tym i mam na tyle zaufania, że ja zostaję w swojej energii, wierząc w to, że Wszechświat zrobi wszystko po to, żeby to wydarzenie, które jest obecnie, mówię to na tym przykładzie nagrywania filmiku, że to wydarzenie zostanie tak zaaranżowane dla Wszechświata najlepiej, że jakiekolwiek by nie były tutaj próby zrobienia jakiejkolwiek interferencji tego, co tutaj się dzieje, w jakikolwiek sposób, to ufam i wierzę w siebie i we Wszechświat, że tak się właśnie zdarzy najlepiej, jak może być. I moja interwencja tutaj nie będzie potrzebna, bo wiem o tym, że wszystko jest tak, jak być powinno i moja separacja pomiędzy tym światem zewnętrznym jest taka, że czuję się z tym dobrze, że wiem o tym, mam spokój wewnętrzny i te wszystkie inne rzeczy. Dlatego też bardzo Cię proszę takim właśnie rozwiązaniem na całość, na to, jeśli jesteś empatyczną osobą. Jednym ze sposobów jest to, żeby trenować w różnych sytuacjach w życiu. To może być zaraz po obudzeniu się, to może być zaraz przed zaśnięciem, to może być zupełnie w ciągu dnia, to może być w trakcie obudzenia się, żeby czuć separację. Jeśli jesteś osobą empatyczną, żeby czuć separację ze światem zewnętrznym. Wtedy to pomoże Ci zbudować silną ramę swojej energii naokoło Ciebie, w której Ty czujesz się dobrze, w której Ty masz zaufanie do siebie i w której osoba z zewnątrz albo osoby z zewnątrz nie będą w stanie jej w żaden sposób rozregulować. Tak jak to ma na przykład miejsce w przypadku związków z osobami narcystycznymi. Tyle na ten temat. Daj proszę oczywiście jak zwykle znać w komentarzach, jakie są Twoje doświadczenia. Oczywiście każdy komentarz dla mnie jest niezwykle istotny i bardzo wartościowy. Daj znać, jak ten filmik z Tobą rezonuje, jakie ma doświadczenia i koniecznie jeszcze daj znać, proszę Cię, mówię do każdego oglądającego ten filmik, daj znać koniecznie, czy jesteś osobą empatyczną. Chcę zobaczyć, ile empatycznych osób odwiedza ten kanał. To jest dla mnie niezwykle istotne. Dlatego proszę Cię, wystarczy jakiś krótki komentarz, tak, jestem empatą czy empatką i to wystarczy, jeśli nie chcesz rozpisywać się dalej. Dla mnie to jest niezwykle ważne, żeby wiedzieć, ile właśnie osób na tym kanale jest empatycznych. I tyle. Jeśli filmik się podobał, to proszę daj łapkę w górę, zasubskrybuj i do następnego razu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Hej.